Cześć, witam was w Księgarni Adamskiego. Poprzedni odcinek miał bardzo pozytywny odzew. Chcecie, żebym to dalej robił, więc robię. I było takie żądanie, że może jednak nie tak wysoko, jeśli chodzi o jakąś znajomość teologii, bo chcielibyście sobie po prostu coś poczytać. W związku z tym będzie dzisiaj dużo łatwiej, ale nie mogę wam obiecać, że o wiele krócej, dlatego że polecam wam jedną, co prawda, książkę, ale ona jest w 4 tomach, także część z was być może się nawet domyśla. Nie liczyłem, ile to jest stron. Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu. Książka, którą w życiu przeczytałem tylko raz, zgadnijcie dlaczego. Ale jest to książka, w której trudno się nie zakochać. Już tłumaczę dlaczego. W ogóle te osoby, które nie kojarzą, kim był Roman Brandstetter, to już tłumaczę. Był to Żyd przez bardzo długi czas swojego życia, który w pewnym momencie nawrócił się na katolicyzm, ale semityzmu, który miał w głowie i znajomości kultury żydowskiej, jakby nie wyzbył się, bo też nie było po co. W związku z tym to, w jaki sposób on kojarzy Biblię i w jaki sposób on potrafi ją wytłumaczyć, ponieważ patrzy na nią troszeczkę z zewnątrz, jest bardzo trudne do przecenienia. Dzięki temu wiele tych kwestii, które są dla nas na co dzień raczej niejasne, jeśli chodzi o Biblię, a dotyczą bezpośrednio życia Jezusa, znaczy dlaczego Jezus zrobił to, co zrobił, a nam się to wydaje niespecjalnie logiczne, to on jako Żyd jest w stanie to wytłumaczyć, ponieważ na przykład Żyd pisał tę Ewangelię, której o tym czytamy. Wszystkie zwyczaje, które tam są opisane, wszystkie nawyki narodu żydowskiego i tak dalej, także symbolika, która jest gdzieś ze Starego Testamentu przeniesiona, dla niego to jest oczywiste, bo on tym żył kilkadziesiąt lat. I to jest dla mnie jeden powód i on już jest wystarczający, żeby się za coś takiego zabrać. Ja was trochę przestraszyłem tą grubością tego wszystkiego, ale to naprawdę czyta się bardzo fajnie, bo to nie jest opracowanie naukowe, tylko to jest historia, to jest beletrystyka. No i oczywiście ogromnym walorem, i to być może zauważyliście, że mam do tego pewną słabość, jest językowa strona tego wszystkiego. Brandstetter był poetą, duże słowo być może dla niektórych, bo wiem, że to, co pisał, niekoniecznie musi się wszystkim podobać, ale był. I z tych wszystkich stronic zapamiętałem między innymi właśnie takie opisy. Znaczy, moment, w którym następuje zwiastowanie Maryi, która niczego się nie spodziewa, rodzice gdzieś wyszli, ona się gdzieś tam bawi po kuchni, gdzieś tam biega, znaczy kuchnia duże słowo też, nie? Ale gdzieś tam biega, rozrzuca mąkę chyba, czy coś takiego. No ten opis takiej niewinnej dziewczynki jest taki, że się można zakochać i wtedy są małe wyrzuty sumienia, bo kurde, człowieku, co ty robisz, nie? Ale to jest taki bardzo uroczy opis. I to jest jedna rzecz, którą zapamiętałem, która, pamiętam, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I dwa inne terminy, dwa inne opisy, które strasznie mi się spodobały i których używam do dzisiaj w opisywaniu, tylko że zawsze zaznaczam, że to oczywiście Brandstetter, a nie, że ja jestem taki mądry. Pierwsza rzecz to jest opis śmierci Jana Chrzciciela, kiedy odcina mu się głowę i kończy się tom chyba drugi. I jest sformułowanie: Jan Chrzciciel runął w głąb Boga. Bardzo mi się spodobało. A drugi termin to jest coś, co chyba użyłem kilkukrotnie, więc być może część z was już się z nim spotkała, nawet nie czytając Brandstettera, ale autentycznie duże love. Wszyscy, którzy mnie prywatnie znają, wiedzą, że mam bzika na punkcie tego słowa, ale opis ostatniej wieczerzy opisany jako w chlebowstąpienie. Czapki z głów i cała reszta, i właściwie, jeżeli jeszcze was nie przekonałem tym wszystkim, co powiedziałem, to nigdy was nie przekonam do przeczytania jakiejkolwiek książki. Jestem zachwycony, co chyba widać, i wam również polecam. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z was już to czytał, czy ma zamiar przeczytać, ma wpisane tam na 80. miejscu na liście, którą sobie tam przygotował, że kiedyś przeczytał. Jeżeli jest to miejsce 80., to bardzo serdecznie, osobiście proszę o przeniesienie tego do pierwszej dziesiątki, bo to jest autentycznie pozycja must have. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej książce, jeśli już ją przeczytaliście, albo jeżeli macie już wyrobione jakieś zdanie z jakiegoś powodu, zanim jeszcze wzięliście tę książkę do ręki, to również się podzielcie. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.